Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem właśnie po zasiedleniu kojcy porodowych. Musiałem podawać świnią, aby dla was tutaj nagrać film, a to dlatego, że ta świnia powtarza mi w kojcu grupowym, no i przeszkadza innym w odpoczynku. No i są krzyki, wrzaski. Zaraz do tego tematu właśnie przejdę. Może pokażę wam urywek, bo mam nagrane, co się dzieje w takiej sytuacji. Postanowiłem nagrać wam właśnie film ze świnek. Z racji tego, że wiecie, że zmieniają się warunki dobrostanowe zwierząt. Otóż mamy otrzymywać dopłatę w zamian za zwiększenie kolejną 20 lub 50% metraż potrzebny do bytowania świn. I teraz przechodząc, rozpocznę o porodówki, bo też od porodówek też mam, wiecie, czas zimowy, to czas przemyśleń. Powiem wam, że w ostatnim 2 latach miałem wiele myśli, począwszy od likwidacji całego stada podstawowego, przejściu w cykl otwarty, i powiem wam, że no ten rok jest zwariowany, tak? Miałem na początku rzuty, na których nie zarobiłem nic, teraz udało się, w cyklu otwartym mówię, udało się coś tam zarobić, nawet fajne, powiem wam, pieniążki wstawiłem. Teraz znowu warchlaka, już bardzo drogiego, no ale w przeciągu 2-3 tygodni trzykrotnie już warchlak od mojego wstawienia podrożał. No i jak wiecie doskonale, ceny w tym momencie mamy historyczne. Nie wiem, na ile to się utrzyma, jak długo. Śmiem twierdzić, że po żniwach może się to zmienić. Na pewno, choć mogę się mylić, oczywiście nie jestem jakimś analitykiem rynku, no takie wysokie ceny wątpię, że się utrzymają, chyba że to już będzie po prostu norma. Tak czy inaczej, wracając, już myślałem o likwidacji całego stada podstawowego, jednak po zrobieniu 5-6 rzutów w cyklu otwartym uważam, że fajnie, ok, fajnie się bardzo hoduje w cyklu otwartym, nie jest to aż tyle pracy, co przy lochach, jeżeli mamy zmechanizowane zadawanie paszy, jeżeli mamy ruszt, jeżeli mamy automatyczną wentylację, to w zasadzie hodowla jest prawie, powiem wam, bezobsługowa. Już nie mówię tutaj w ogóle o przygotowaniu paszy, pomijając ten fakt. Wiadomo, że to zajmuje. W moim przypadku jest to bardzo czasochłonne przygotowanie 35 ton paszy, jakie w poprzednich miesiącach przy aktualnej obsadzie musiałem przygotować. To naprawdę no, zajmowało mi dużo, dużo czasu, ale niebawem to się zmieni. W najbliższych filmach też będzie o tym. W zasadzie już miałem nagrany film o tej tematyce, jednak straciłem telefon i razem z nim właśnie ten film. Także film ze wstawienia warchlaka. No ale po niedzieli nagram kolejny. No wracając, fajnie się, naprawdę fajnie hoduje w cyklu otwartym. Są innego typu, wiadomo, problemy hodowlane. Nie ma kryć, nie ma myć, myjemy raz na 3 miesiące, czy tam 3 miesiące i kilka dni. I w zasadzie
tyle, przygotujemy kojec, ogień i cały czas ciągniemy z tematem. Jednak no, różnie może się wydarzyć. Teraz 2 tygodnie wcześniej, później wstawiłbym świnie, kupiłbym wachlaka bodajże 20 zł taniej, a sprzedałbym teraz po 8, obrzucone mówię netto za żywiec. I tak w miarę udało się fajnie sprzedać, natomiast no, jeszcze można było ucelować lepiej. Teraz też, gdyby to wszystko się nie przeciągnęło, wstawiłbym, tylko z kolei wtedy teraz wstawiałbym drogiego warchlaka i nie wiadomo, czy o ile bym wstawiał, tak? Także no, ten cykl otwarty niesie za sobą wiele, wiele ryzyka. Przy takich wysokich cenach, jakie mamy teraz, no to przypuśćmy, przy 500 czy 600 sztukach można naprawdę sporo utopić pieniążków. Cykl zamknięty jest zdecydowanie bardziej pracochłonny, ale też powiedzmy daje nam taką stabilizację finansową, kiedy w tym momencie mamy warchlaka już powiedzmy brutto około 550 zł 30 kg. Uważam, kiedyś to liczyłem, tak, kiedy były inne ceny paszy, wychodziło gdzieś 150 zł, 160 zł. Wyprodukowanie, odchowanie prosiąt od jednej lochy 10 sztuk do wagi 30 kg. Zliczałem koszty paszy, wody, prądu, żywienia lochy. No powiedzmy wartości czy tam zakupu lochy w tym nie ująłem, natomiast wiadomo, kiedy tych prosiąt uda się odchować więcej, to mamy wiadomo już nieznacznie niższe te koszty. No ale biorąc pod uwagę aktualne, musiałbym to usiąść i usumiennie zliczyć. Uważam, że to w tym momencie koszt około 250 zł przy tym samym układzie 10 prosiątkach odchowanych od lochy. Także mamy w zasadzie 250 zł już na każdej śwince w tym momencie przy sprzedaży, w zasadzie przy zakupie warchlaka. Także naprawdę robią się już pieniążki i w tym momencie już powiem wam, zauważam tendencję cały czas, że no ciężko jest zarobić jakieś ogromne pieniądze, tak, na hodowli w cyklu otwartym. Zawsze analogicznie, kiedy cena żywca rośnie, cena na skupie, automatycznie rośnie cena warchlaka. No i standardowo dla rolnika zostają jakieś drobne, zawsze po drodze zarabia ktoś inny, biorąc pod uwagę Duńczyka, zarabiają hodowcy w Danii, a dlaczego by nie mógł zarobić polski rolnik? Dlatego ja jeszcze nie podjąłem w 100% decyzji, jednak będę skłaniał się ku temu, aby wygaszać ten cykl otwarty na rzecz właśnie cyklu zamkniętego na nieznacznie zwiększoną skalę. Teraz tak wspomnę, zanim będę nagrywał jeszcze film o warchlakach, przyjechały mi warchlaki o statusie SPF czerwonym, czyli z chlewni, jeżeli się nie mylę, zarodowej. Także jest ten rys genetyczny mateczny. Także mam możliwość zostawienia tych świń. Nie wiem, czy one są po wstępnej selekcji, czy też nie. Na pewno są wyselekcjonowane już lożki spośród nich. Natomiast myślę, że na moje warunki, jeżeli tam jest powiedzmy jakiś danbred czy coś tego typu, i tak będą to powiedzmy lepsze
lochy, aniżeli moje. Tutaj mam troszeczkę, gdzieś mi pokulała akurat ta świnka. Mam duńczyka, tutaj mam duńczyka. To nie jest... Nie, to jest... Nie, ten już nie pamiętam. Nie, to jest polska świnka. Zobaczcie, pierwsze wyproszenie, to też pierwsze wyproszenie. No ta, tak jak mówię, delikatnie okulała. Jeżeli jej to nie przejdzie, niestety będzie musiała być do brakowania. Natomiast no tutaj mam jeszcze zostawione trzy lożki duńskie z warchlaka z Danii i mam jeszcze w innym miejscu sześć lożek zostawione już. Także duńczyka. Po to, aby gdzieś tą ten rys genetyczny złapać, natomiast no teraz faktycznie będzie całkowicie mateczny, będę chciał jak najwięcej tych loszek zostawić właśnie z tego warchlaka, który do mnie przyjechał. A dlaczego? A dlatego, że powiem wam, że co zaobserwowałem, już wielokrotnie o tym mówiłem, świnie duńskie zdecydowanie inaczej się proszą, zdecydowanie lżej. U nas w PBZ-cie, w WBP czy jakieś tam inne miksy są problemy przy porodach bardzo często. Często gdzieś te prosięta się klinują. Natomiast lożki z Danii, które miałem wcześniej, nie wiem jak te teraz, naprawdę proszą się bardzo lekko. Potrafią po trzy prosięta jedno za drugim wychodzić. Wiadomo, że te prosięta są nieznacznie mniejsze, bo też mioty są znacznie liczniejsze. Zdarzały się mioty nawet po 20 prosiąt, także w takiej grupie, gdzie w tym momencie mam jeszcze jedna jest do odgonienia, natomiast tam mam na końcu dwie jeszcze z prosiętami. 7 loch w grupie. Na jednym wyproszeniu mam możliwość rotacji tymi prosiętami i naprawdę odchowania bardzo fajnych miotów. No ale to trzeba te prosiątka pilnować. Kiedy one się urodzą, trzeba od razu atakować z preparatami. Zastępczymi. No i zobaczcie, jak to jest właśnie w kojcach grupowych. Zawsze gdzieś tam jest walka, mimo tego, że zobaczcie, bardzo dobieram wielkościowo lochy, tam są jeszcze mniejsze. Zawsze coś tam się zdarzy, niby te wczoraj spędzałem, wszystko jest ok. Nic takiego specjalnego się nie działo. Wszystko zależy od temperamentu świn. Na czym to ja skończyłem? Właśnie na tych wyproszeniach. Dlatego będę chciał zostawić te warchlaki, ale już tyle mówię, a nie powiedziałem w ogóle tego, co chciałem powiedzieć. No i powiem wam, że pieniądze, które mają być przyznawane za spełnienie tego dobrostanu, naprawdę nie kuszą, ale powiedzmy, byłbym skłonny iść tą stronę po to też, żeby spełnić fajne warunki dla świń, ale zastanawiam się, czy aby na pewno to jest dobra droga. Otóż jeżeli chodzi o kojce porodowe, w tym momencie kojec mam 4,25, czyli te kojce, gdyby się otwierały, no spełniałyby ten 20% wymóg zwiększenia tychże kojcy. Natomiast jeżeli faktycznie będę szedł w tą drogę, mam jeden obiekt do modernizacji, będą tam porodówki, tu natomiast chciałbym zrobić wtedy, byłbym zmuszony zrobić same kojce grupowe, bo lochy muszą być utrzymywane grupowo w jarzmach tylko w okresie okołoporodowym przez maksymalnie 7 dni. Także naprawdę uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Wiadomo, że ten kojec porodowy byłby wtedy większy, wygrodzenia musiały być wyższe. No ale
faktycznie to ryzyko zagnieceń prosion występuje najbardziej w tych pierwszych 3-5 dniach po wyproszeniu, a później rzeczywiście ta locha mogłaby sobie tutaj swobodnie chodzić z tymi prosiątkami. Na pewno byłoby to fajne rozwiązanie. Widziałem też kojce, gdzie lochy wychodzą ku tyłowi i mają taki wybieg na środku. Także to też ciekawe bardzo rozwiązanie. Może i nawet bardziej w tą stronę skłaniałbym się, dlatego jeżeli faktycznie pójdę w te ekoschematy, a nawet jeżeli nie pójdę, to prawdopodobnie kojcami porodowymi i tak pójdę chyba właśnie w tym kierunku, bo uważam to za fajne, naprawdę ciekawe rozwiązanie. Wiadomo, że to jest na rzecz miejsca, będę miał mniej tych loch, natomiast no, docelowo podobno wpływa to na mleczność, wpływa to na pewno na komfort bytowy właśnie świń, także na pewno warto w coś takiego zainwestować, jeżeli się faktycznie chce hodować świnie. Także jeżeli chodzi o kojce porodowe, faktycznie skłaniałbym się w tą stronę. Jestem przekonany, nawet bez tego dofinansowania, zrobić coś takiego, nawet zwiększyć te kojce o 50%. O tyle, jeżeli chodzi o kwestię utrzymywania grupowo, no mam pewne zagwozdkę, czy faktycznie ma to sens, bo ten cały obieg musiałbym przerobić na kojce grupowe i utrzymywałbym łącznie z warglakarnią nim tylko 20 loch. Nie wiem, jak jest z tym dostępem do ściółki. Widziałem w Danii i na pewno będę chciał to też zastosować. Lochy mają możliwość skubać sobie z takich koszyczków nad powiedzmy korytem. No i jeżeli faktycznie to przechodziłoby, to w kojcach grupowych na pewno też wyposażyłbym kojce grupowe o takie koszyczki ze słomą. No ale ja osobiście zdecydowanie chciałbym utrzymywać świnie na ruszcie, bo obsługa loch mimo wszystko jest czasochłonna, a biorąc pod uwagę właśnie jeszcze ściółkę, jeżeli nie byłoby możliwości odpowiedniego rozwiązania, nie wiem, wyrzucania tej ściółki, musiałoby odbywać się to ręcznie, kategorycznie w coś takiego nie chciałbym wchodzić, no ale jeżeli faktycznie wystarczyłoby te koszyczki, że gdzieś wziąłbym tam codziennie czy dwa razy w tygodniu, jeżeli byłaby taka konieczność zastosować w tych koszyczkach tą słomę, na pewno jestem za tym i chciałbym to robić. Jednak utrzymywanie w kojcach grupowych niesie za sobą pewne ryzyka. Natomiast tu, na przykład tutaj mamy jedną świnię, która powtarza, trafiła do kojca grupowego z racji tego, że nie miałem też miejsca na pojedynkach, ale powtarza nam. I wyobraźcie sobie sytuację, gdzie no, w tym kojcu mógłbym utrzymywać 3 świnie tylko względem metrażu. Wyobraźcie sobie 3 świnie, wszystkie są w okresie rui i skaczą po sobie. No naprawdę ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, to nie wie. No jest to powiedzmy niespełnienie dobrostanu dla mnie, tylko wręcz męczenie nawzajem siebie tych zwierząt, a najgorzej właśnie jest, jak inne są, nie są w rui, a jedna jest wtedy, wszystkie inne krzyczą, a ta po prostu chce iść do kawalera i
no męczy te zwierzęta, tak? A kiedy są w kojcach pojedynczych, w okresie kryć, nie występują takie rzeczy. I po 3 tygodniach, kiedy lochy są już na pewno zaproszone, trafiają właśnie tutaj na kojce grupowe. No i nie występują takie rzeczy. Wiesz, na początku gdzieś tam poznawanie, chociaż jeżeli są w grupie, najczęściej te same świnie cyklicznie trafiają do kojcy. Ja staram się przynajmniej tak robić. Także te świnie się, powiedzmy, znają. Na przykład ta i ta. Nie. Te dwie są siostrami. Te dwie są siostrami. A ta jest akurat z innego miotu. Ale powiedzmy, te świnie się znają, tak? Zobaczcie, jeszcze mniej więcej przy takiej ilości jestem w stanie powiedzieć, która jest która świnia. Ta jest zostawiona gdzieś tam z moich loszek, tam duńskie. Mam wyobrażenie, które, a jest która. No tak czy inaczej, gdzieś tego, powiedzmy, nie widzę. Jeżeli byłaby możliwość utrzymywania właśnie jeszcze w tym okresie przez 3 tygodnie, w okresie kryć, czy nawet przez samo krycie i po kryciu dopiero spędzać, jeżeli chociaż to też niesie za sobą ryzyko poronień, dopiero po 3 tygodniach wskazane jest spędzanie ze sobą świń, byłbym faktycznie za tym. Naprawdę uważam, że to byłaby fajna alternatywa na rzecz większej ilości kojcy grupowych. No ale uważam, że te jarzma pojedyncze musiałyby być. Wtedy naprawdę nie miałbym żadnego dylematu, mocno skłaniałbym się ku temu, aby w tą stronę iść. Przecież mamy możliwość poszerzenia, chociaż powiem Wam, też nieznacznie, bo jeżeli poszerzymy tutaj szerokość w jarzmie pojedynczym, tam jedna świnia wychodzi. Muszę, już naprawiłem nareszcie. Na wylot przekręciłem to jedno, jednak tutaj mi się poluzowało mocowanie do ruszta i świnia sobie do tyłu wychodzi. Muszę związać tam sznureczkiem. Przepędzałem wczoraj, jeszcze tego nie zrobiłem. No ale jeżeli faktycznie, zobaczcie, tu bym poszerzył jeszcze szerzej niż teraz mają. Tu zobaczcie, są wszystkie lochy odsadzone, poznaczone do krycia. Także no, tu nie wchodzą w żadne interakcje z innymi. Ale kiedy bym poszerzył to, to ta locha po prostu by się odwracała, tam by wyskakiwała tyłem, bo jakaś mniejsza, kiedy nawet tutaj wejdzie, zdarzy się, że jest w stanie się, wyobraźcie sobie, przekręcić, nie wiem jak, ale jest w stanie, czy nawet w kojcu porodowym, gdzieś jak za mocno poszerzę tam, bo przed porodami poszerzam, tutaj też z tyłu poszerzam, żeby miała więcej miejsca, na okres porodu zwężam i po 3-5 dniach znowu poszerzam, żeby miała znacznie więcej miejsca, ale też zdarza się, że gdzieś tam się powspina po tych szczebelkach i przekręci. Także uważam, że gdyby faktycznie te kojce pojedyncze zostały, mocno szedłbym w tą stronę i analogicznie albo od razu, albo w późniejszym czasie wchodziłbym także w zachowanie dobrostanu u tuczników, bo powiem Wam, że no, sami wiecie doskonale, na kontrakcie 50-60 zł zarobku, a tu w tym momencie utrzymywanie na rusztach tylko i wyłącznie daje nam oczywiście te lochy muszą, prosięta, warchlaki pochodzić od loch spełniających dobrostan. Mówię o 50% zwiększonym metrażu, daje nam 90 zł do sztuki. Także wiadomo, że praktycznie na tym miejscu, które wedle aktualnego dobrostanu, który nadal jest oczywiście aktualny, wychowałoby się 1,5 sztuki. To mimo tego mamy te 90 zł, czyli praktycznie te same pieniądze, które mamy z kontraktu, a
No tak, no bo 1,5 sztuki 60 zł, to mamy 90 zł, także te same pieniążki, a utrzymujemy mniej świń plus to, co ewentualnie uda nam się gdzieś tam po drodze zarobić. Także naprawdę trzeba to dobrze przemyśleć. Wiadomo, są tam ograniczenia, do 100 DJP mamy 100%, a powyżej do 150 75%, powyżej 150 DJP nie należy się dopłata dobrostanowa. Myślę, że pozostawię też Wam do przemyśleń, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo też ja jeszcze tak mocno się w to nie zagłębiłem. Nachodzą mnie tylko pytania faktycznie a propos tego dostępu do ściółki, do dostępu do wybiegu. Czy ta ściółka właśnie wystarczy, aby była w koszyczkach? Jeżeli tak, to naprawdę fajnie. No i konkretne wymiary, bo wiem, że te kojce porodowe, myślę, że to na drodze modernizacji będę brał pod uwagę, one się, powiedzmy, kiedy otwierają, to zostawiają miejsce dla prosząt, czyli powiedzmy ta strona zostałaby, a ta mogłaby się całkiem otworzyć. Czy pod uwagę, jeżeli chodzi o kojec porodowy, bierze się cały wymiar razem z miejscem dla prosząt, czy odrębnie musi locha mieć sama tyle miejsca, czyli 5,25 metra plus do tego miejsce dla prosiąt. Wydaje mi się, że to ten pierwszy wariant, czyli 5,25 kojec razem z miejscem dla prosiąt. Te dwa pytania mi się nasunęły, jeszcze gdzieś tam po drodze jakieś miałem. Tak czy inaczej zapraszam Was do dyskusji, jakie Wy macie zdanie tej kwestii, czy faktycznie warto w tą stronę iść na rzecz zmniejszenia właśnie nawet hodowli. W moim wypadku chciałbym ją nieznacznie zwiększyć dzięki modernizacji jednego budynku. No i też na pewno dałoby mi to, ułatwiło pracę, bo oczywiście dążyłbym do mechanizacji zadawania paszy. Ale zobaczymy, czas pokaże, jeszcze troszeczkę przemyśleń mnie czeka i będę niebawem podejmował decyzję. To będzie wszystko, zapraszam Was wszystkich oglądających, tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do subskrypcji właśnie mojego kanału, po to, aby gdzieś dobić do tego pierwszego 1000 subskrybentów, tak abym ja miał i radość, i chęci do nagrywania, do klikania dzwoneczek, także to będzie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.